za pasem już lato, rozkwita natura. I mimo pandemii nie ginie kultura. Wiśni, gdzie życie jak zwykle płynie zwolna, jej centrum to Oksim i ulica Szkolna. Choć cale pustkami świecą na co dzień, pomysłów dla was tu zawsze jest morze. Działamy w sieci, o rybach tu nie mówię. Konkursy, wystawy, muzyka niczym w klubie. Oksir to również ośrodek rekreacji. I kto nie ćwiczy z Anią, na pewno nie ma racji. Bo czasy takie, jest, że trzeba dbać o zdrowie. A fitness z Anią to nasza odpowiedź. Profesor sztuk domowych to dla nas pani Ela. Już działa biblioteka, lubimy dla was śpiewać. Na jednym tablecie mamy też orkiestrę. Dość już jednak od nas, rzuć groszem jeśli zechcesz. A teraz nadszedł czas na nominację. Nominujemy Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich, Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz naszych przyjaciół Dorotę i Andrzeja Jankiewicz. Powodzenia! Yo!